No, Polska przegrywa ze Stanami Zjednoczonymi 0 do 3. To tak myślę, troszeczkę niedosyt został, bo to chyba był taki słabszy mecz drużyny polskiej na sam koniec Ligi Światowej. No dzisiaj sporo błędów. W pierwszym secie, w drugim odrabialiśmy straty, męczyliśmy się, potem ten trzeci wyglądał na to, że wygramy, zdołamy odrobić i może się pokusimy znowu o jakąś pięciosetówkę, ale nic z tego, no poszła fatalna seria w samej końcówce. No, Amerykanie zdobyli 6 punktów, my żadnego. No i skończyło się niestety na 3-0 dla Amerykanów. Niemniej jednak ja myślę, że można to traktować, ten awans do czwórki najlepszych w tej przebudowanej zespole jako sukces, bo myślę, że też tak wszyscy na 100% nie liczyli, że się znajdziemy w Rio, bo wiemy, że 4 naszych zawodników odeszło podstawowych. Teraz trzeba było to przemeblować naszą drużynę. Jeszcze jesteśmy w trakcie tego przemeblowywania, próbowania różnych zestawień, ustawień zawodników. Myślę, że to jest taki etap przygotowań do tej najważniejszej takiej, myślę, dla nas drodze do Rio imprezy, czyli Pucharu Świata. I to jest taki jakby etap, który pozwoli trenerowi ocenić do tej pory taki półmetek przygotowań. Zobaczymy, jak będzie dalej. Myślę, że będzie lepiej.